Cześć kochani, tu Majka Jerzowska. Zapraszam Was na specjalne, świąteczne wydanie mojego vloga. Ja pojechałam do Szkocji na zaproszenie Centrum Edukacyjnego Bajka, z którymi się już poznałam w tym roku. Pojechałam razem z Andrzejem Krzywym i z Pawłem Stasiakiem. No i to jest gwarancja naprawdę świetnej podróży i świetnej atmosfery na koncercie. Jesteśmy na świątecznym koncercie w Perth w Szkocji. Ile znamy polskich świątecznych przebojów, takich, które przeszły już do kanonu obowiązkowych piosenek, które nucimy w czasie Bożego Narodzenia. Ja chcę Wam przypomnieć moje ulubione. Gdy w twojej dłoni moja głosa zyka. Good morning, good morning. Jesteśmy w Arbroathcliffe i tak przypadkowo spotykam Polaków tutaj. Jaka jest wasza ulubiona polska piosenka świąteczna? Chcę z tobą spędzić święta. Chcę z tobą spędzić święta. Gdy w twojej dłoni moja dłoń zamknięta, przyjedź do mnie jak najprędzej, jak najprędzej. Chcę z tobą spędzić święta? Tak, Majka, chcę z tobą spędzić święta. Ale czad. A jaka jest pana ulubiona piosenka świąteczna? Kochane panie Mikołaj. Ojej. O, pan Paweł. Oj tak, ja mam tak dużo ulubionych piosenek świątecznych, że jakbym zaczął mówić, to byśmy tutaj dotrwali do zachodu słońca. Jest ci tak miło. Jak ci nagadał? Mamy to. Mikołaju, widzę, że jesteś zmęczony. Nie jestem zmęczony, jestem wypoczęty, albowiem dopiero za jakiś czas zacznę wozić prezenty. Na razie odpoczywam. Dobrze, Mikołaju, powiedz nam proszę, bo ja kręcę vloga, jaka jest twoja ulubiona okołoświąteczna polska piosenka? Usłyszałem kiedyś, jak śpiewa Majka Jerzowska ze wspaniałym Andrzejem Krzywym. Chcę z tobą spędzić święta. Przyjedź do mnie jak najprędzej. Tak, to ja. Ty masz swoją audycję, prawda? Mam audycję i tam prezentuję Amio Papadancer na antenie Radiospacji. Zapraszam co wtorek o godzinie 15 na półtorej godziny bardzo różnej muzyki. Z Polski, którą właśnie mówisz sobie? Mam największy sentyment chyba do piosenki Dzień jeden w roku, Czerwony gitar. A co Mikołaj przyniesie w tym roku? Mikołaj mi przyniesie... Elfa małego. A ja osobiście najbardziej lubię, chcę spędzić z tobą święta. Ja byłem niegrzeczny. Gdyby nie ich muzyka, to bym tutaj nie dotarł. Byłem bardzo grzeczny. Ja byłem niegrzeczny. Jaka jest ulubiona Mikołaja świąteczna piosenka? Czy jeżeli do Betlejem. Ja chyba się pomału będę specjalizować w tym, bo napisałam dla Ani Jurksowicz Ulica Śnieżynkowa. Mam też piosenkę Kochany Panie Mikołaju. Napisałam dla Olgi Bączyk też słowa i muzy Swingująca Zima. Bardzo fajny numer. Swing, swing, swingują jodły. Swing, swing, swingują świerki. Swing, swing, swingują świątecznie. I tak znikają nasze rozterki. I jest teraz najnowsza piosenka z moim udziałem. Wokalistki mamy z ojcami muzykami. Mają taką grupę Mamy Śpiewamy. I zaprosiły mnie do nagrania piosenki To Mikołaj. To Mikołaj. On sunie po niebie, by zdążyć do ciebie. To Mikołaj. On sunie po niebie, by zdążyć do ciebie. To Mikołaj.
naprawdę mamy dużo świetnych, muzycznych takich perełek okołoświątecznych, więc szukajcie, wchodźcie w streamingi, słuchajcie polskiej muzyki. A ja chciałem powiedzieć, że mam też piosenkę świąteczną, którą nagrałem po szwedzku. No to co, Merry Christmas, no. Merry! 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 Trzymaj się, Merry! Tak było w Szkocji, ale tu gdzie jesteśmy, czyli galerii handlowej, można nagrać teledysk świąteczny, prawda? Wystąpiłam w moim pierwszym, jedynym flash mobie świątecznym z piosenką Uwierzyć pragnę w święta, którą nagrałam na bajkową płytę, czyli płytę pod tytułem Bajkowo z piosenkami z filmów Disneya. Więc jednak wierzę w święta i w miłości moc. To pewne, że Mikołaj zdania pędzi poprzez noc. Odzyskać chce spokojny sen rodzinną wieś. Chce się śmiać. Chce się śmiać, że to radość i pora. Świąteczny czas. Ciekawa jestem, jak wy spędzacie święta, czego słuchacie w święta. Ja w grudniu, grając koncerty, chodząc na różne christmasowe party, na ubieranie choinki do przyjaciół, starałam się dowiedzieć, czy słuchamy polskich piosenek świątecznych i jakie tak naprawdę znamy. Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnąca. To jest najlepsza impreza świąteczna w mieście. Kobiety tańczą razem. Kozak jest DJ-em. Sebastian robi koniec. Na patyku. Ramona zaraz zdejmie perukę. Merry Christmas! Wesołych świąt! Yeah! To jest końce chodny! Kolenda, kolenda! Merry Christmas! Jestem tu z Anią Jurksztatycz. Występowałyśmy dosyć często. Akurat my mamy bardzo fajne, zimowe, okołoświąteczne piosenki. Ania śpiewa taki wielki hit zimowy. A ja napisałam dla ciebie: ulica śnieżynkowa, prezenty w sobie chowa. O, je, o, je, je. Na, 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 na. Ej! Nie wszyscy wiedzą, że to ja śpiewam i napisałam piosenkę Kochany Panie Mikołaju. I jestem zawsze miło zaskoczona, kiedy ktoś mówi, że to jest jego ulubiona zimowa piosenka. Jesteśmy na urodzinach grupy Poparzeni Kawą 3. Które to już urodziny? Oficjalnie 14, a pewnie już 17. Urodziny odbywają się tuż przed świętami. Jaka jest twoja ulubiona piosenka okołoświąteczna? Jestem bardzo ciekawa. Zazdroszczę pewnemu panu, który z tobą zaśpiewał tą piosenkę w duecie. Niejaki Krzywy. Andrzejku, widzisz ile facetów ci zazdrości? Andrzeja pozdrawiamy. No i życzymy wszystkim panom. A ja chcę z tobą spędzić święta. Wesołych świąt. Spokojnych, przede wszystkim spokojnych. Rozśpiewanych. Rozśpiewanych. Święta nie trzeba się tylko obiadać. Trzeba być aktywnym, śpiewać i wyjść sobie na spacer. Jestem u Majki, Jezus Maria!
Ewelina pracuje w Radiu Z. I miałam przyjemność zaśpiewać raz w życiu z Majką i to było spełnienie moich marzeń. Ponieważ kiedyś już śpiewałyśmy, to teraz chciałabym, żebyś zaśpiewała ze mną coś zimowego. Pa, ba, ra, ba, 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 ba. Ja nie znam słów. Pozdrawiamy. Życzymy wesołych, śmiesznych. No i pełnych miłości świąt. To jest najważniejsze. Za chwileczkę przed Państwem zespół. Tu już przekupstwo, już. Zobaczcie, co jak to się załatwia w showbiznesie. Łapówka. Słuchaj, łapówka, płyta i kubeczek. Ja chciałam ciebie zapytać, czy Big napisałem, Cyc, ale napisałem no właśnie, jedno, czy Big Cyc miał pastorata. Jakąś świąteczną Miał. Refren jest taki. Święta, w rzeźni kwiczą już zwierzęta. Coś tam, cała rodzina, coś tam. Bo z rodziną zjemy szynkę, wiesz? Nie. Czy pankowa świąteczna? To jest rokowa pastorołka. I to, słuchajcie, teraz 10 sekund żenady. Moja menedżerka do mnie prosiła prezent dla świąteczny, podchoinkowy dla Majki, żeby sobie posłuchała, jak źle potrafią rokowcy śpiewać. Proszę was. Kukucha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Cześć, chciałbym złożyć życzenia wszystkim fankom, znaczy pankom w Polsce. Pankom. Pozdrawiamy. Święta idą i bawcie się dobrze. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w przyszłym roku. Kuchucha, kuchucha, nasza zima zła. Slayer! Roland! Ho, ho, ho. Kochani, Bartosz Kańtoch. Eska. Tak.
podobno zna się na wszystkim i potrafi robić wszystko, ale ja chcę zapytać go o ulubioną polską piosenkę świąteczną, której najczęściej słuchasz. Od razu wiem. A kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem i nie spełniają marzeń, i nie spełniają marzeń. Kto wie? Kto wie? Puszczajmy Majkę Jeżowską, bo Majka Jeżowska jest, była i będzie w święta jak ten jeden dzień. Bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, którym gasną wszelkie spory. Nie kłóćmy się w święta, mówię to zwłaszcza dla... Ziemi, niebo, wszyscy, wszystkim ślą życzenia, niebo, tym wszyscy usną wreszcie. Wszystkiego dobrego wszystkim na święta i zwłaszcza wszystkim ludziom dobrej woli. Naprawdę. Kochajmy się, wybaczajmy w święta, zwłaszcza członkom rodziny, do których się nie odzywaliśmy przez rok. I nigdy, przenigdy się nie kłóćmy w święta, choć wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Nocny kochanek zaprosił mnie na swój ostatni koncert trasy O Jeden Koncert Za Daleko, promujący ich najnowszy album O Jeden Most Za Daleko. Ale było czapersko. Do czego to doszło, żeby przed świętami chora osoba, taka jak ja, jeździła codziennie na rockowe koncerty, na zaproszenie kolegów? W życiu bym nie pomyślała. My jesteśmy w klubie Progresja, gdzie ostatnio byłam na koncercie Behemota. Jak facet w kamizelce, to musi być on. To ja. Cześć, dzień dobry. Cześć. Czy to jest alkohol? Tak, ale skąd wiedziałaś? To jest od Mikołaja. Zawsze się przyda. Kurde, a ja z tym na głosach nie wiadomo, co to jest. Proszę, nie teraz, to proszę włączyć! Nie wiadomo, co się żartuje. Cześć, mama. Ma jak to ma? Justynę? To idziemy. Krzysiek dzisiaj nie da rady. Ja jestem też po chorobie. O, jest moja ulubiona kurtka. To jest tak zwana kurtka, ona się nazywa Jeżowska. Tak. One stoją. Jak jest rok. Wszystko stoi. A, to jest najważniejsze. Dobra. Może być? Gdzie my mamy? Czy bardziej muszę coś ścisnąć, żeby te wysokie partie wyciągać? Ała! Dobra. My pisaliśmy o tym rock and roll do właśnie. No! Bardzo miło poznać. No i właśnie się dowiaduję, że będą też chłopaki. Na pewno kazon będzie. Widzicie, jaki to jest znak? Kurczę. Mały świat jest po prostu. Mały świat, mamy mały tu świat. Występować. Rodzinny dom dziecka w Żyrardowie. W Żyrardowie, jest. Właśnie, w Żyrardowie. Chłopa, ja mam bok! I nagrało się. Czy jestem na backstage, żebyś widziała, bo tam właśnie myślałem, że jesteś, pokazywałem. Ale ja na przykład biorę sprawę. Nie, szało w ogóle. W ogóle zacząłem od przodu. Gratuluję wam super koncertu, dziękuję za zaproszenie, bo to był taki świąteczny klimat, taki przepełniony miłością do ludzi. No, zazdroszczę wam tych fanów w tych koszulkach waszych. Albo i, tego, i bez. Albo i bez, czasami i bez majtek, nawet tak. Była jedna z nich. I z okazji tych świąt na zbliżający się nowy rok kalendarzyk. Ale czy tu są to jest wasze zdjęcia? Na ostatniej stronie jest, ale no nie dupa. Są członki na trochę tam jest, ale właśnie, nie dupa. Nikt się nawet nie zorientował, że nagrywaliśmy to tydzień temu.
Jeju. W oczekiwaniu na grudzień. Ja widziałem, że twój operator zjechał też na piersi. No. A co? Aha, to jest taki firmowy trik. Jestem zachwycona, że macie w swoim repertuaru, że macie w swoim repertuarze świąteczną piosenkę, bo ja nagrywam vloga świątecznego i chciałam, żebyście zanucili kawałek tej świątecznej swojej piosenki. No. Przybierzeli na wieczerze Kasper, Andrzej i Baltazar. Kasper litra wody niesie, Andrzej ogórki i śledzie. Pod choinką są prezenty, Majka śpiewa nam kolędy. Ło, 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 ło. Pięknie, brawo, 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 cudownie. Dzisiaj składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim fanom Majki Jeżowskiej. Czyli w sumie roka. My się zaliczamy, więc jesteśmy samolubni i składamy też sobie. A ja składam życzenia waszym fanom, bo są fantastyczni, naprawdę. Znają każde słowo waszych piosenek. Nawet to na... To jest czat. I puszczacie dymy ze sceny. A nie, tylko to puszczam. No, domyślam się. Wesołych świąt. Wesołych świąt, Merry Christmas. Wesołych świąt, kochani. Przytulajcie się dużo, chodźcie na spacery, nie obiadajcie się za bardzo i słuchajcie polskich świątecznych piosenek. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia po nowym roku.